Jeśli zastanawiacie się, czy wystartować w konkursie, to serdecznie polecam. Możecie się dowiedzieć o sobie wspaniałych rzeczy, które wypiszą wam w rekomendacjach, a potem możliwość zostania laureatem, laureatką jest niesamowicie wzruszająca i stanowi docenienie tego wszystkiego, co robicie. Mi jest bardzo trudno wypowiadać się na temat tego, jakie kryteria będą stanowiły o przyszłości tego konkursu lub nie, bo mam poczucie, że mimo tego, że zostałam nagrodzona, to jednak moja działalność i to, w jaki sposób ja funkcjonuję, trochę się rozmija z tym, jak funkcjonuje rynek. Myślę, że bardzo ważne będą nowe technologie, myślę, że bardzo ważny będzie bezpośredni kontakt z klientem przy wykorzystaniu tych nowych technologii i po prostu innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań w przyszłości. Ja nie obsługuję podmiotów biznesowych i myślę, że nie każdy musi to robić. Jest wiele fantastycznych prawników i prawniczek, którzy się tym zajmują i absolutnie ich podziwiam, ale ja rozumiem swój zawód inaczej i swoją ścieżkę i w tym zawodzie postrzegam zupełnie inaczej. Widzę ją przy osobach, przy ludziach, które potrzebują pomocy.